Witam, mam na imię Kamila i pokażę Wam dzisiaj bardzo pomysłową książkę o Warszawie. Warszawa, piżamorama, autorstwa dwójki francuskich grafików. Są to Michael Leblond i Frédéric Bertrand. Dlaczego piżamorama? Ano dlatego, że mały smyk w pasiastej piżamie miewa w nocy kolorowe sny, w których widzi panoramy i zwiedza różne miasta. Był już w Nowym Jorku, była też książka o Paryżu, a teraz przenosimy się do Warszawy. Książka wykorzystuje taką bardzo starą technikę animacji, ombre cinema, opartą na iluzji optycznej. I teraz, żeby bawić się tymi iluzjami, musimy wziąć do ręki taki przezroczystą prążkowaną folię, którą nakładamy na obrazek i już możemy wprawić w ruch pędzące po ulicach samochody. Dobra, biegnijmy pod Pałac Kultury. Dodam, że artyści, zanim stworzyli książkę o Warszawie, to przybyli tutaj na zaproszenie wydawcy i dokładnie sobie miasto zwiedzali. Spójrzmy, czy Paw zaprezentuje swój ogon. Fale Wisły. Zobaczmy jeszcze projekcje świąteczne na Zamku Królewskim. Koniec snu o Warszawie. Do widzenia!